Tekst do tej piosenki napisała jedna z trenerek, muzykę Goran Bregović, to wielki przebój Kai, nie ma ciebie, a zmierzy się z nim dziewczyna od Ani Dąbrowskiej, Ola Galewska. Niesamowity kawałek, zawsze jest coś takiego, że jak słyszę tę piosenkę w dowolnym języku, to coś mnie ściska w gardle. Wyjątkowo wzruszający kawałek dzisiaj zaśpiewany przez Olę Galewską. No proszę pani, to piękne było. Bardzo jestem ciekaw, Kasiu, co powiesz po tej piosence w takim wykonaniu? Ja również. Przeżyła. No, Ola jest wykręcona na maksa po prostu. Ale powiem ci tak. My to wiemy. Nie ma ciebie, bez ciebie ten program w ogóle straciłby sens. Naprawdę. Bardzo ci dziękuję, że tu jesteś. I powtarzam to po raz kolejny. To jest dla mnie zaszczyt, że cię poznałam. Dla mnie jest zaszczyt. Nie, to dla mnie jest zaszczyt. Aniu, teraz twoja kolej. Na pewno była to bardzo odważna interpretacja, mówiąc delikatnie. Ale Ola myślę, ma taką minę, jakbyś miała ją strofować zaraz. Ola. Nie będę strofować, bo nie ma sensu. Myślę, że Ola ma tak duże poparcie publiczności, że teraz dopiero podskoczą słupki jej. Naprawdę podskoczą. Uważaj, Ola, bo ci zaraz podskoczą słupki. Aby wejść do finału, Ola potrzebuje waszych głosów. Wysyłajcie SMS-y o treści 20 w tym wypadku pod numer 73203. Uwierzcie mi, Ola chce do finału, jak i ET do domu. Pamiętajcie o tym. Dziękuję państwu bardzo. Brawo, Ola. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony, producent notebooków VAIO.